Salam alejkum, ziomeczki, z tej strony Travel w kolejnym odcinku z Hardzone 4 na aplikacji Road to 56 jako państwo Neidu Hedgesu. I w tym odcinku będziemy już na pewno atakować aliantów, dlatego że to jedynie nasi wrogowie, którzy zostali na drodze do zjednoczenia tutaj wszystkich narodów arabskich, no i oczywiście tutaj, ale myślę, że to możemy ominąć i wykorzystamy pewną konsolę, żeby się tym zająć, ale jak zwykle zniknęła nam decyzja do Levantu. Tak, nie wiem dosłownie jak to działa, to raz się pojawia, raz znika. Trochę sobie pogarniałem dywizję, tutaj sobie ustawiłem, żebyśmy się szykowali na szybką wojnę wobec Kuwejtu. Później sobie szybko może też zaatakujemy tych, ale jest tutaj cieśnina. A wiecie, jak ja bardzo nie lubię cieśnin. Więc obecnie jedyne, co możemy włączyć, to tylko rozkazy, żeby już leciało. I czekać na to, jak to pójdzie. Ogólnie rzecz biorąc, trochę też, jak mówiłem, ogarniałem wojska, pogarniałem sobie, żeby tutaj były tylko moje dywizje, a tutaj już są dywizje sojusznicze. Tutaj jakiś import niewykorzystany. No później to będzie mieć problem, dlatego że dojdzie do tego, że będzie wojna. I widzę, że mamy wolne fabryki, więc możemy po prostu zrobić to i weźmiemy to. To jest zbyt kozacki, żeby nie wziąć tego. Ogólnie rzecz biorąc, jak sami widzicie, tutaj mamy w sumie już większość tutaj tego porobionego, by się przydało połączyć kolej. I jak połączymy tą kolej, to chyba będziemy mieć wszystko już ok. O nie, akurat ktoś się zachorował. Szkoda. Więc to, co na czym polega ta wojna? Polega to na tym, że my robimy te rewolucje i one później będziemy atakować oczywiście tych. I że tak powiem, to na tyle polega. Dobra, tutaj wygląda na to, że się udało nam w miarę połączyć. Możemy jeszcze tak połączyć tutaj. Jeszcze zrobić takie połączenia. No i chyba to wszystko. Mamy sporo już tego, a możemy jeszcze mieć więcej. Dajcie więcej tego. Więc na razie niech tak to wygląda. A my musimy czekać jeszcze trochę czasu. Mamy już 43 rok. Ostatnio patrzyłem, w którym roku zakończyłem Meksykiem, no to Meksykiem dosyć wcześnie zakończyłem. Można byłoby powiedzieć, że można prowadzić jeszcze trochę dłużej, ale świat był trochę bardziej szalony. Tak. Niemcy wyglądają na to, że są silne, żeby obronić się przed aliantami, ale nie są silne, żeby dokonać już ostatniego ciosu na dosłownie Sewastopol. Będę chyba musiał tam im wejść i im to pomóc. Więc... O nie, Borys umarł, to znaczy, że teraz dziecko będzie rządziło. O nie. Oni z tego, co pamiętam, mają podstawowe drzewko. Tak, mają podstawowe drzewko. Ja nawet się... Jak ci twórcy mogli zrobić takie drzewko? To totalnie nie wygląda jak... Tak, no, totalnie, no jak... Jakby uznać, że drzewko Sowietów też jest trochę takie pogmatwane, ale akurat ono nie jest, ono później nie jest takie trudne, ale też jest takie trochę rozwinięte, więc może dlatego można tak uznać, tak bywa, taki mamy klimat. Wygląda na to, że już całą kolej taką dodatkową zrobiliśmy. Mamy tutaj takie zaopatrzenie, że nie ma problemu. No, ta budowa kolei na samym początku się przydała teraz. Bo tak to byśmy mieli zapewne problemy z zaopatrzeniem. Dobra, super to. W ogóle teraz robię kolejny research slot, więc tak. Kolejny research slot, jej. I kiedy się wreszcie to wybuchnie? Dobra, teraz powinno wybuchnąć. Więc wybuchło. I... Czekajcie, my nie mamy frakcji. Kurde, my nie mamy frakcji. Dobra, może nas zaproszą do wojny. Znaczy się zaproszą, my dojdziemy. Italian American War, Italian American German British War. Okej, zaprosili nas. My zrobiliśmy tą rewolucję. Jej, rewolucja.
Oj, zapomniałem naprawić to. Powinienem zrobić to przed odcinkiem. Dobra. Zapraszamy tutaj wszystkich naszych sojuszników. I wygląda na to, że jesteśmy w stanie tutaj pokonać. Oraz to, że w sumie trochę... Trochę niepotrzebnie to zrobiliśmy. Bo jeżeli nie mamy frakcji, no to oni nie dołączą do nas. A oni tutaj dosłownie zrobili takie. No. Więc tak, trochę niepotrzebnie to zrobiliśmy. Dobra, czas tutaj przepchnąć was. Weźmiemy na ten front, ponieważ ewidentnie się przyda. Chociaż wy możecie już mieć jeden front do tego wszystkiego. Tylko na razie jeszcze Palestyna nie dołączyła do wojny. Dobra, więc niech się tutaj zajmą tym. My tutaj chcemy przepchnąć tych. Tutaj chciałem powiedzieć, że zapewne się bronią, dlatego że jest ropa, ale akurat w tej prowincji nie ma ropy. Kolejnych są. Okej, dlaczego część tych dywizji nie ma rozkazu? O, masz los. Dlaczego część z tych dywizji nie miała rozkazu? Okej, widzę, że Jordania dołączyła do wojny, co znaczy, że plan w pewnym sensie zadziałał. A my tutaj wysyłamy nasze dywizje pustynne, które powinny jak najbardziej pomóc. W głównej mierze to będzie coś takiego, że one będą miały za zadanie pomagać tutaj. Raczej mikro nie jest nam potrzebne, ale mi się przydało zmniejszyć im front. I wygląda na to, że tutaj... tutaj się... O, ma sila, zapomniałem, że od tyłu. Ej, zajmiecie się Indiami? W sumie teraz jak macie to, to w sumie trzeba będzie zmienić też na górskie dywizje w pewnym momencie. Okej, wygląda na to, że jest dużo do zrobienia. Okej, lotnictwo. I kolejny reset slot. Jej. Dobra, w takim razie wydaje się, że dzięki temu, że tutaj zaatakowaliśmy, to teraz Niemcy zapewne Afrykę zdobędą. A my razem z tym zdobędziemy to, co chcemy, czyli Arabię. Zjednoczona Arabia. I tak, nasze dywizje pokonują te dywizje. Zgadzam się, że AI aż tak łatwo nie ma ustawionego tego, żeby budować te dywizje, przez co taki jest problem. Okej, mamy super wyglądającego gościa. Okej, wysyłajcie. Bardzo chętnie przyjmiemy. A możemy w Palestynie wywołać zamieszanie. Okej, włączmy to, ale zgaduję, że to raczej mało co pomoże nam. Wygląda na to, że nasze dywizje, tak jak mówiłem, zajmują się znakomicie tutaj. Więc niech one tutaj ciągle będą i niech przepychają. O, i mamy pierwsze czołgi. Mamy pierwsze czołgi. Kto by pomyślał, że wreszcie czołgi spotkamy. Ale chyba wygląda na to, że na pustyni te czołgi to za bardzo też nie są ok. Dobra, chyba trzeba będzie zacząć produkować na nowo czołgi i tyle. Znaczy się antitanki. Dobra, na razie dajmy to naszym dywizjom, o tutaj też. Ale to chyba będziemy musieli produkować motorized właśnie. To nie jest motorized. To jest motorized. O, lepsze samoloty już mamy, no to może lepsze samoloty wykorzystamy. I tak, motorized to by się przydało trochę tego pozamieniać. Dobra, możemy stal brać.
Więc bardzo chętnie sobie weźmiemy. Weźmiemy sobie od naszych sojuszników, ale to oznacza, że trochę mało fabryk zapewne mamy. Nie aż tak źle. Dobra, czas o walkę o kanał. Tutaj by się przydało trochę marinesów, ale widzę, że nasze dywizje pustynne to są marinesy. Tylko, że wiecie, na pustyni. Ich morzem jest pustynia. A jak to wygląda z tym? W sumie dobrze, że włączyłem to, dlatego że nie powiem, Amerykanie bardzo lubią tutaj wspierać Izrael, ale może by się przydało, żebyśmy my trochę też zaatakowali. Dobra, jak to wygląda? Wygląda to tak, że okej, jeszcze przejście przez kanał jest okej, ale później kolejne zdobycie kanału nie jest. Okej, jak to wygląda z tym? Możemy się zająć tymi. Chciałbym się, żeby tutaj się pozbyli. Trochę manpowera mamy mało. To może być problem. Okej, mamy tutaj gości, tylko że ten jest zrobiony, a ten... Ten też jest zrobiony, bo jest jako inny gościu tutaj polityczny. Masterpiece. Okej. Więc na razie bym tego zatrzymał, ten atak. Bo się nam nie opłaca kompletnie. Tak. Na razie byśmy próbowali od tutaj ich przepchnąć. To by było najlepsze. Okej, możemy zintegrować. Więc integrujemy. Bardzo chętnie. Okej, Niderlandy robią rewolucję. O nie, to nie jest zbyt dobrze. I wygląda na to, że za chwilę będzie powstanie palestyńskie. Co, szczerze powiem, nie wiem, co to da. No coś to, co tutaj daje nam? Air Research Speed? Szczerze powiem, nie ma jakiejś różnicy. Okej. Rozpoczęła się rewolucja palestyńska. I co to nam da? Oprócz tego, że Palestyna prawie upada, to może jakbyś dołączyła do nas, a nie dołączyła do innej frakcji. Okej. Czyli Palestyna dołączyła do innej frakcji, przegrała. Okej. Wygląda na to, że nie jesteśmy w stanie tutaj zbytnio nic zrobić, a tutaj? Może jeżeli się będziemy atakować przez ciągle, to wtedy może się nam uda. Okej. Pewne bonusiki do powietrza. Możemy kolejną artylerię robić. I jak na razie my nie mamy manpowera, więc trudno nam będzie, oraz wypchnęli nas przez kanał. Ale kanał. Okej. Gdzie się ciągle desantujecie? A tutaj. Może tutaj byłoby dobrze pójść i się tym zająć. Ale to zobaczymy w przyszłości.
Na razie myślę, że możemy stąd się wycofać. Wszystkie dywizje, które nie mają rozkazu, czyli te dwie, idźcie tutaj. W głównej mierze cała armia może pójść tu. A my wyślemy tutaj naszą armię pustynną i się zajmiemy tym. Zrobimy to, co tam ci nie potrafią. Okay. Jak to wygląda z Sowietami? W sumie powiedziałem, że z Sowietami to powinniśmy pójść tam i się zająć tym, tylko teraz patrzę na to, to się nie dziwię, że nie mogłem tego zrobić. Okej, okay. Czy wszystko już jest? Dobra. A i wygląda na to, że moje dywizje pustynne jednak są dobre. Dobra, jak to wygląda z tą prowincją? Czy wy jesteście jakoś połączeni? Nie. Będziemy musieli zatakać przez rzekę, co nie będzie miłe. Ale powinniśmy sobie poradzić. Okej, okay, jest czerwone, co nie pokazuje, że jest ok. A nasze dywizje... O, właśnie nasze dywizje pustynne weszły. W głównej mierze o to chodzi, żeby dywizja pustynna weszła i zaczęła ich mielić. Okej, okay. I wygląda na to, że przepływają się przez kanał. Ale kanał. No, integrujmy Bahrain. Widzę, że przyjęliśmy go. Okej. Okay. Ale zajmijmy się tutaj. Musimy te terytoria zacząć garnizonować. Dobra, my się tutaj zajmą tym. A my, jak to wygląda z tym, no nasze dywizje pustynne nie wchodzą do walki. No, na razie utrzymujemy tutaj, ale bardzo chętnie bym chciał, żeby nasze dywizje pustynne weszły. Dobra, na razie niech zastopują. I niech wejdą te dywizje. I jak to wygląda? Wygląda to tak, że już powoli wchodzą. Okej, okay, jak to wygląda? Nie, nie pójdzie. Strasznie dużo mają tam. Jak to wygląda z tymi template'kami? Dajmy jej lepszą template'kę. Gdybym mógł zjednoczyć Arabię teraz, to byłoby znakomicie, tylko że co potrzebujemy? Italian States. A czy Levant nie kontrolujemy? Has united the Levant or entirely of the Arab world? No to niby trzeba to zrobić, ale zgaduję, że musimy kontrolować to. No, wygląda na to, że nie jesteśmy w stanie tej prowincji zająć. No, jakbyśmy zaatakowali jeszcze od dołu, to może wtedy miałoby więcej sensu. Na razie oni się tutaj biją przy kanale, ale
powinni się zająć tym jakoś w miarę... Okej, żeby tutaj nas nie zaatakowało z tyłu. Tutaj wszystko w sumie mamy. Przydałoby się rubber refinery. Ale okej, na razie weźmy sobie tu. O, wreszcie możemy lepszą broń sobie wybadać. Dobra, czy już tutaj jesteście? No, i macie zaatakować tą prowincję. Jak to wygląda? Nasze dywizje weszły. W miarę się udaje nam, tylko że z łatwością. Udało się nam. Nie sądziłem, że się to uda. Dobra, więc teraz czas odbić Jerozolimę. To ciekawie zabrzmiało. To zazwyczaj się mówi, kiedy się gra jakimś memowym modem, właśnie, że się tam krucjatę nową prowadzi. Okej. Wszystkie dywizje są na miejscu. Atak na Jerozolimę. Jak to wygląda? Mają dosyć dobrą obronę. Dobra, więc zaatakujmy ich o tak. O, ale ładnie to wyglądało w tym momencie. Włączyłem tutaj atak, żeby częściej się pojawiali. Ale nie widzę, żeby się pojawili. Mam słabe zaopatrzenie, więc też nie jest dobry sygnał. Włączmy atak, może się atak uda. No mało już ich jest, bo sobie przytrzymujemy jednostki. Okej. Mamy już kilka jednostek pustynnych. O, masz los. Ale gdzie tutaj jest? To jest to. Jak to wygląda? Już się bałem, że tutaj nas popchnęli, ale jeszcze nie, jeszcze tak źle nie jest. Dobra. Bo chcę ich tutaj wypchnąć. Okej. O! W tym samym momencie wypchnęliśmy. Okej. Myślę, że tutaj możemy zakończyć ten odcinek. Jest taki problem, że tak, musimy mieć Marinesów. Tak, kolejna dywizja, którą trzeba byłoby od nowa budować. Dlatego, że ci Marines, to jest jedyna nasza szansa, żebyśmy mogli jakoś tutaj popchnąć. Mamy ogólnie jeszcze ten Combat Resorts. Więc możemy tutaj wysłać to. Wydaje mi się, że to jest jeszcze dobra mechanika, żeby wykorzystywać, dlatego że mamy dosyć sporo tego doświadczenia, nie mamy na co zużywać zbytnio. Więc tak, jedyne co moglibyśmy tutaj ich popchnąć, w ogóle moglibyśmy dosłownie wejść od tu i ich odciąć, jak będą wprowadzać dywizję. Ale to myślę, że już w kolejnym odcinku zrobimy. Jak na razie to naszą armię powinniśmy trochę wycofać. I ustawiać tutaj tego. Tutaj wyłączyć, dlatego że będą chcieli ciągle atakować ich. I po prostu spróbować tutaj ich odciąć. Jak będą przesuwać dywizję, tylko że na razie nie przesuwają dywizję, więc jedynie możemy tutaj ich popchnąć, gdzie mają drugiego poziomu fortyfikację. My wysyłamy trochę naszych samolotów. No tak, no to trochę tego jest do zrobienia. Jeszcze są Indie. Dobra, zobaczymy to w późniejszym czasie. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Z wami Travel. No to cześć!